Hej, kochani, tu hulaj dusza, słuchacie kolejnego podcastu, serii Gdzie jesteś? I to jest kolejna historia, której yy, serii nie mogą dopasować, ponieważ zastanawiałam się też nad niewłaściwą miłością, ale w końcu mamy Gdzie jesteś. Myślę, że biorąc pod uwagę fakt, że są to prawdziwe wydarzenia, prawdziwi ludzie, to tak naprawdę ta seria nie ma w żadnym wypadku znaczenia. Dzisiejsza historia jest jedną z tych, która pokazuje nam, że można zniknąć bez względu na to, w jakim miejscu i w jakim etapie swojego życia się znajdujemy. Bez względu na to, czy mamy laty 20 czy 60, czy stoimy w kolejce po kebaba. A może tak jak tutaj planujemy swój wymarzony ślub i znajdujemy się w pralni? No cóż, bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Moi kochani, znów zapraszam Was na wycieczkę krajoznawczą, a właściwie to kryminalnoznawczą po Stanach Zjednoczonych, ponieważ przenosimy się do stanu Indiana i znajdujemy się w mieście Richmond. Jeżeli chodzi o miasto Richmond, to akurat to Richmond liczy około 37 tysięcy mieszkańców. Ja wiem, że Richmond to gdzieś tam zawsze się obija o uszy, że faktycznie coś takiego jest w Stanach Zjednoczonych, ale zazwyczaj chodzi o Richmond znajdujący się w Virginia, taka mała ciekawostka. No cóż, właśnie tutaj poznajemy całkiem sporą rodzinę McCount składającą się z ojca Harveya oraz jego żony Barbary, a następnie ich dziesięciorga pociech na nasze pięć tysięcy. Najmłodszą z całej gromady była nasza dzisiejsza bohaterka, czyli Merlin Nicole René MacCaon, urodzona 6 stycznia 1973 roku. Swoją drogą całkiem sporo tych imion, biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że za każdym razem wyszukując tę sprawę, to jest podana jako Niki. Ale nie takie standardowe Niki, pisane przez 2K albo cyky. To było Niki pisane przez Q, a zresztą widzicie w sumie tutaj. Tak więc nasza Niki była ukochanym dzieckiem swoich rodziców, no bo zresztą kogo by innego, co potwierdza poniekąd teorię o najmłodszych dzieciach. Pozdrawiam wszystkich, którzy są najmłodszymi w stadzie. Kontakt z rodzicami był dobry, ale nie tylko, ponieważ ze swoim rodzeństwem Niki również miała całkiem w porządku relacje. Zwłaszcza z siostrami, a ja przynajmniej o siostrach miałam okazję poczytać. Opisywana jako ambitna, samodzielna, nie, nie była niezręcznie społeczna i nie, nie była też tak opisywana, ale to wynika z faktu, że miała wokół siebie zawsze jakichś znajomych, ludzi, którzy chcieli spędzać z nią czas. Jej matka Barbara opisała, że Niki zawsze dawała z siebie wszystko. I to jest wspaniałe motto, zawsze dawaj z siebie wszystko, no może poza oddawaniem osocza lub ubrań dla potrzebujących. Co do szkoły i ocen, to tutaj nie znalazłam większych informacji na ten temat, więc przyjmijmy, że czerwonych pasków nie było po prostu nigdzie. Ale byli znajomi, dalsi i bliżsi. Co do tych bliższych, to Niki uchodziła za bardzo ładną dziewczynę i tym samym miała powodzenie. Już w szkole średniej spotkała ją taka pierwsza, niepowtarzalna miłość, ten moment, gdy niebo jest bardziej niebieskie, a trawa bardziej zielona. I wcale nie jest to za sprawą żadnych dziwnych cukrów pudrów, tylko dlatego, że człowiek się zakochał. Tak było w przypadku Nikki, ponieważ poznała ona Bobiego Webstera. Właściwie to Roberta Webstera, ale wszyscy na niego mówili Bobby, więc pozwolę sobie na takie spoufalanie się. Charyzmatyczny, zabawny i wesoły chłopak. Nie wiem, czy miał włosy postawione na wodę z cukrem albo z jajkiem. Nie, nie, nie pamiętam, jak to się robiło. Ale z pewnością miał coś, co Niki urzekło. I pomimo tego, że była to pierwsza miłość, pierwszy związek, takie związki często bywają nietrwałe, często ludzie nie wiedzą, jak rozmawiać o ważnych kwestiach we wspólnej relacji, wszystko jest pierwsze i tak naprawdę trzeba się nauczyć tego wspólnego funkcjonowania. Jednak w przypadku Nikki oraz Bobiego para uchodziła za naprawdę dobranych. Oczywiście były wzloty i upadki, i upadki, ale w dalszym ciągu była to ta pierwsza niezapomniana miłość. Zresztą para spędziła ze sobą 3,5 roku, i był to związek, gdzie nie tylko trzyma się za rękę, ale też na przykład o za nogę. Rodzice go polubili i wszystko się pięknie układało, aż do momentu, gdzie przyszło im zakończyć edukację. No, bo przecież high school, szkoła średnia kiedyś się kończy. No i w tamtym momencie również zakończył się ich związek, gdyż mieli inne plany życiowe, inne pomysły na siebie. Bobby chciał pojechać do Kalifornii, prawdopodobnie pójść do jakiegoś koleżu, na uniwersytet. Tutaj dokładnych danych nie znalazłam. Co on tak, tak w pełni chciał robić w Kalifornii, no ale wyjazd nie był czymś, co, co Niki chciała zrobić, nie chciała z nim pojechać do Kalifornii. No i chcąc, nie chcąc, trzeba było w końcu podjąć jakąś decyzję, więc para postanowiła swój związek zakończyć. Jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, no może w tym przypadku akurat wyszło. Bądź co bądź, dość szybko Niki poznała innego mężczyznę, opisywanego jako Okoliczny mężczyzna, okoliczny mieszkaniec, czyli chodzi pewnie po prostu o to, że też mieszkał w Richmond i nazywał się Steven Johnson. Nie wiem skąd dokładnie się przybłąkał, ale zagościł w życiu nikki na dłużej, bo nasza bohaterka zdała jedyny test, który można zdać bez przygotowania. Dokładnie tak kalambury wyszły, ponieważ jest to test ciążowy. I tak właśnie Nikki w wieku lat 19 została matką, ponieważ na świat przyszła córka pary imieniem Peyton. Praktycznie od razu stała się na całym światem dla Nikki i wiedziała, że od tej pory nie tylko jest odpowiedzialna, odpowiedzialna za siebie, ale też za te małe, małe stwórzonko, które trzeba wychować. Jednak Steven nie do końca podzielał jej podejście, no bo okej, okay, dziecko jest, związek jest, ale jakoś tak nudno w tym życiu. No i jak sam w jednym z wywiadów stwierdził, zaczął oszukiwać swoją partnerkę. Co dokładnie kryje się pod tym enigmatycznym wyrazem Oszukiwać, to możemy się chyba jedynie domyślać. Zresztą nie, nie mówił jakoś szczególnie o tym, co tam robił. Jednak najwyraźniej dobry w tym nie był, ponieważ Nikki o wszystkim się dowiedziała i postanowiła ich związek zakończyć. Początkowo Steven zaczął się tłumaczyć, że przecież on się zmieni, że przecież mają wspólnie dziecko. Tutaj zaczęły się kilkukrotne powroty i rozstania, jak to tak często bywa. Jednak ostatecznie Niki zakończyła ten związek, te relacje, a opieką nad córką się wymieniali. No i tutaj też dochodzi karta pułapka alimenty. Jednak nie tylko kartą pułapką człowiek żyje, i Nikki dość szybko zorientowała się, że trzeba mieć pieniądze. Trzeba mieć pieniądze, aby utrzymać siebie, aby utrzymać dziecko. Skoro trzeba mieć pieniądze, to trzeba iść do pracy. I od prawie zawsze Nikki była zainteresowana sprawami kryminalnymi, więc być może słuchała tego podcastu, gdyby mogła. No może nie tego, ale ogólnie takiej tematyki. I marzeniem było zostanie agentką FBI. Też miałam ten etap, kiedy oglądałam się odlotowych agentek na Jetixie. Chyba, chyba Jetix się to nazywało. No ale wiecie, to nie jest takie proste, więc trzeba zacząć powoli i od czegoś bardziej przyziemnego. Tak też w 1994 roku Nikki rozpoczęła pracę w służbach więziennych jako strażnik w Ohio. Ona swoją pracę uwielbiała. Naprawdę ta praca była spełnieniem jej marzeń, ponieważ mogła robić coś, co lubi, coś, co, coś przy czym się nie denerwuje, a przy okazji miała też pieniądze na utrzymanie siebie i córki. Jeżeli chodzi o opiekę nad małą, no to wiadomo, częścią zajmował się pan Tata, ale również rodzice Niki byli osobami bardzo pomocnymi, więc od czasu do czasu Peyton spędzała dzień albo kilka u swoich dziadków. Poza tym tam każdy mieszkał blisko siebie, więc nie było żadnego problemu. Co do kariery, to nasza bohaterka była również zainteresowana prawem. Brała udział w kilku kursach, ponieważ jak uznała, no, jeżeli chodzi o pójście na uniwersytet, do koledżu, to nie ma na to czasu. Dlatego też jest fajna alternatywa, są to kursy. Brzmi jakbym prowadziła jakąś reklamę tych kursów, ale nie, nie jest tak. Nikki po prostu miała nadzieję, że uda się zdobyć pracę w organach ścigania, no i można nawet powiedzieć, że była na dobrej drodze. Jednak skoro kwestie zawodowe są już załatwione, odhaczone, wiemy jakie miała plany, jakie miały, miała marzenia, no to jednak pozostają kwestie prywatne, ponieważ Niki uznała, że tak, będzie wciąż szukała konia na białym koniu. No i umawiała się na kilka randek, kilka zręcznych albo niezręcznych randek, ale były one raczej nic nieznaczące aż do około 1998 roku, gdy pojawił się on ubrany cały na biało, Bobby Webster, pierwsza miłość naszej bohaterki, o którym tak się rozczulałam i, i takie poematy pisałam na samym początku. No dobra, właściwie to kilka minut temu, ale mamy naszego Bobiego. Bobby wrócił z Kalifornii. No i pierwsze, co zrobił, to skontaktował się z Nikki, ponieważ jak mówią, ta pierwsza miłość nie rdzewieje czy coś takiego. Jak się okazało, Nikki również przez cały ten czas myślała o Bobim. I co myślała całkiem pozytywnie, a nie na zasadzie oddaj mi te 20 dolarów za kebaba, które ci pożyczyłam. Ale w końcu Bobby pojawił się i para na nowo rozpoczęła swój związek. Tłumacząc to przeznaczeniem i wielką, nieprzemijającą miłością. Dodatkowo też w 1998 roku postanowili się zaręczyć, a następnie ze sobą zamieszkać. I tutaj mamy kontynuację Love Story: zaczęło się wspólne mieszkanie oraz biurka pieniędzy na wymarzone wesele. No bo skoro już tyle czekali, to wesele też musi być z impetem. Na to, jak wiadomo, no, trzeba mieć pieniądze, trzeba wypadałoby. I zaczęła się taka zbiórka pieniędzy na coś większego, i takie wesele było zaplanowane na rok 2001. I moi kochani, właśnie rok 2001 to jest rok, gdzie dzieją się wydarzenia, które sprawiły, że w ogóle ten podcast powstał. Tak więc wesele miało się odbyć w sierpniu 2001 roku. Ładna pogoda, wszystko było idealnie przygotowane. Wszyscy mówili, że Niki była bardzo podekscytowana tym, że w końcu poślubi mężczyznę swojego życia. Zresztą Bobby też się cieszył, tak? Może tutaj jego radość nie jest jakoś tak wszemi wobec opisywana, ale on też się cieszył, para uchodziła za naprawdę zgodną, zresztą tak samo jak w czasach szkoły średniej. Moje kochani, mamy 22 lipca 2001 roku, jest to niedziela. Z samego rana Nikki wraz z jej narzeczonym, z jej narzeczonym tak, tak się mówi po polsku, wybrali się do kościoła. Następnie wrócili do swojego domu, no i każde z nich miało jakieś plany na ten dzień. Bobby miał udać się do centrum handlowego, cytując, dobrać świadka do smokingu. Wiem, że to kwestia tłumaczenia, ale tak trochę zabawnie brzmi, ponieważ większość źródeł tak to opisuje, jakby miał szukać świadka, który będzie pasował do smokingu. Tak naprawdę miał on kuzyna, który był, miał być świadkiem na ślubie, a ślub miał się odbyć za trzy tygodnie, więc oczywiście przygotowania ochy i achy, i tak naprawdę każdy był zainteresowany jedynie ślubem. No i Bobby miał pomóc w wyborze idealnego smokingu, który tam będzie pod kwiaty pasował i w ogóle wszystko będzie idealne, symetryczne i piękne. Niki bardzo na tym zależało. Zresztą ona miała mieć idealną sukienkę, idealny makijaż, fryzurę i nic nie mogło jej tego dnia popsuć. No ale w końcu trzeba poczekać jednak te trzy tygodnie. Tak więc, skoro rozumiem, co robił Bobby, no to Nikki również miała swoje plany, a jej planem było to, aby jak co niedzielę, przynajmniej tak twierdzi jej siostra, około godziny 12 wybrać się do pralni Richmond Coin, no i zrobić pranie, ponieważ w Stanach Zjednoczonych od dawien dawna w dużej mierze funkcjonują takie pralnie, gdzie się chodzi i robi pranie, są one w Stanach Zjednoczonych i na rondzie Hakena w Szczecinie. Nie każdy jest burżujem i ma pralkę w domu. Tak więc Niki wybrała się do swojej siostry Michelle, która, jak sama twierdzi, mieszkała niedaleko tej pralni, i to był taki mały zwyczaj, zwyczaj że co niedzielę spotykały się razem. W momencie, kiedy Niki przyszła robić pranie i czekała, aż te pranie się wypierze, no to w tym czasie sobie siedziała i kawkowała ze swoją siostrą, plotkując o tym, co tam się dzieje w ich życiu. I tutaj zaczynają się małe schody w tłumaczeniach, ponieważ można znaleźć źródła i informacje, że tego dnia Niki odłożyła swoją córkę Python, no bo przecież miała jeszcze córkę, to odłożyła ją do domu rodzinnego swojej matki. Inne tłumaczenia natomiast podają, że była ona w domu swojej siostry Michelle. W teorii jedno nie wyklucza drugiego, ale to dla tych osób, które interesowały się sprawą i może powiedzą, nie, nie, nie przecież ona była u Michelle, a inni powiedzą, nie, nie, ona była u matki. Bez względu na to, która z teorii jest prawdziwa, to i tak ostatecznie około godziny 13:00 Niki poszła zrobić swoje pranie. Następnie udała się do domu, prawdopodobnie był to jednak dom siostry, gdzie również była ich matka, co w sumie nie jest niczym dziwnym, ludzie mają ze sobą kontakt. No i tutaj Barbara, czyli pani matka, wspomina, że Niki wydawała się być zdenerwowana i, i tak dziwnie się zachowywała. Tak więc Barbara z Pytała, co się stało, i wtedy nasza bohaterka odpowiedziała, że w momencie, kiedy wkładała pranie do pralki, to zaczepiło ją dwóch mężczyzn. Na jakiej podstawie, co dokładnie mówili, o co chodziło, to tutaj ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje. Wszędzie jest to pokazywane jako jakieś końskie zaloty, czy coś w tym stylu. I tak to zresztą odpowiedziała i Barbara, mówiąc, że przecież jest ładna, atrakcyjna, nic dziwnego, że mężczyźni zwracają na nią uwagę, no i tak naprawdę nie ma się czym przejmować. Niech wróci, odbierze te pranie, a w razie czego po prostu wysuszy je u nich w domu, nie będzie musiała tam siedzieć i suszyć ich w pralni. Inne źródła jednak podają, że Barbara uznała, aby nie szła po te pranie i nie chciała, żeby wychodziła z domu, ale jednak Nikki i tak ostatecznie poszła odebrać pranie. Około godziny 16:30 Bobby wrócił do domu i spodziewał się, że zasta tam swoją narzeczoną, a następnie miło sobie spędzą popołudnie. Jednak jak to bywa przy takich historiach i przy takich podcastach, Niki wcale nie było w domu. Bobie go za bardzo co nie zmartwiło, no nie ma to nie ma, kiedyś przyjdzie, ale czas mijał, mijała jedna godzina, druga i mniej więcej około godziny 18-19 Bobby zorientował się, że Niki nadal nie ma w domu ale to też nie był jakiś specjalnie powód do zmartwień. Była dorosłą osobą, miała jakieś przygotowania do ślubu. Może akurat tego dnia poszła szukać, nie wiem, biżuterii ślubnej, bo coś tam jej się spodobało. Co nie zmienia jednak faktu, że Bobby postanowił zadzwonić do jej sióstr z pytaniem, czy może jest u nich, albo czy wiedzą, że planowała gdzieś wyjść. No i tutaj okazuje się, że niestety nikt nic na ten temat nie wie. Co ciekawe, Peyton nadal była w domu swoich dziadków, jednak nikogo też to za bardzo nie zdziwiło. Barbara wspomina, że kilkukrotnie zdarzało się tak, że jej córka nagle wpadała na genialny pomysł, że ona sobie pójdzie tego dnia do pracy, a że miała taką pracę, że najwyraźniej mogła sobie po prostu stwierdzić: OK, idę do pracy. I tutaj bardziej chodziło o kwestie finansowe, ponieważ zbliżał się ślub, wiadomo, pieniądze są potrzebne. No i to nic dziwnego, że Nikki mogła nagle stwierdzić, że chce iść do pracy. Dlatego też Peyton tego dnia miała zostać dłużej u dziadków. A że dziadkowie o tym nic nie wiedzą, no to trudno bywa i tak. Jednak miała kolejna godzina, jeszcze jedna i następna, aż mniej więcej, około 22.00 cała rodzina postanowiła się zjednoczyć, no i zaczęli coś robić w kwestiach poszukiwania niki. Tak więc postanowili przejechać się samochodem po autostradzie po autostradzie, którą poruszała się Niki z myślą, że może coś się stało, może jakiś problem z samochodem, może jej samochód i sama Niki znajdą się gdzieś na poboczu, ale tutaj również okazało się, że nic takiego nie ma. Zaczęło się też wydzwanianie do okolicznych szpitali, już w takim niezbyt um, pozytywnym kontekście, ale wiadomo, no, różne rzeczy się dzieją, jednak i również w tym przypadku okazało się, że nikt o żadnej Niki nie słyszał. Znajomi również nie mieli o niczym pojęcia, tak więc rodzina postanowiła zgłosić zaginięcie Niki, ale tutaj jakiś funkcjonariusz John powiedział, że trzeba poczekać 72 godziny, ponieważ mamy do czynienia z sobą dorosłą, która równie dobrze mogła stwierdzić, że mam Was wszystkich w i nie będę się do Was odzywać. Jednak w momencie, kiedy w poniedziałek Niki nie pojawiła się w pracy, rodzina była w 100% pewna, że coś musiało się stać, ponieważ nigdy, ale to przy nigdy nie było takiej sytuacji, by Niki nie przyszła do pracy nie informując o, przedtem o tym nikogo. Była osobą bardzo, ale to bardzo sumienną, i po prostu takie rozwiązanie nie wchodziło w grę. Dlatego też 23 lipca zgłoszenie zostało przyjęte i rozpoczęły się poszukiwania. Udało się znaleźć nagranie z monitoringu, i tutaj też są podane właściwie dwa nagrania. Jedno jest stricte z pralni, a drugie jest ze sklepu spożywczego, znajdującego się naprzeciwko pralni, gdzie Nikki kupiła jakiś napój gazowany. I pierwsze, co oczywiście funkcjonariusze wzięli pod uwagę, to tych dwóch mężczyzn, którzy mieli zaczepiać niki. No bo Barbara, czyli matka rzecz jasna, o tym powiedziała. No i faktycznie takich dwóch znalazło się na nagraniach z monitoringu, o jakże. Jednak praktycznie od razu zostali, zostali oni wykluczeni, ponieważ poszli w swoją stronę i więcej do tego sklepu nie wrócili. Następnie widać niki w nagraniu w tym sklepie spożywczym. Na którym wydaje się zachowywać normalnie, nikt się za nią nie skrada. Kobieta udaje się do swojego samochodu i również w tamtym momencie nikt za nią nie podąża. Wiadomo więc, że do tego momentu wszystko jest, idzie zgodnie z planem, nic nadzwyczajnego się nie dzieje, Niki również odebrała swoje pranie i też bez żadnych większych ekscesów. Funkcjonariusze sprawdzili również konto bankowe oraz karty kredytowe i telefon kobiety. Okazało się, że właśnie od momentu odebrania tego prania, czyli około godziny 14, 15, tutaj ciężko powiedzieć, nie było żadnego kontaktu z nikim. Ona nie wykonała żadnego telefonu do nikogo, jej karta kredytowa nie została użyta, no, praktycznie nie było żadnego znaku od niej. Ciężko jednak było znaleźć jakikolwiek trop, no bo nikt nic nie wiedział, nie wiadomo tak naprawdę kogo pytać. Spytano o ekspedientki w sklepie, pytano ekspedientów w pralni, ale każdy rozkładał ręce i przecież nic nadzwyczajnego nie widział. Rodzina Niki pukała od drzwi do drzwi, rozdając ulotki z jej obrazem, z jej zdjęciem, z nadzieją, że być może ktoś ją gdzieś widział. Helikoptery przeszukały teren wokół pralni i w ogóle praktycznie cały teren Richmond, z nadzieją, że być może znajdzie się nie tyle co Niki, ale jakiś ślad, który mógłby do niej doprowadzić, jednak tutaj bez, no, bez żadnych rezultatów. Skoro poszukiwania niczego nie dały, no to pora wylosować podejrzanych, jak to w każdej takiej sprawie, sprawie bywa. No i na pierwszą taką osobą jest narzeczony Niki Bobby, ponieważ zazwyczaj e, no podejrzane są osoby z najbliższego otoczenia, a jakby nie patrzeć, najbliższą osobą był tutaj właśnie on. I okazało się, że w sumie został on również wytypowany z tego powodu, że bardzo dziwnie się zachowywał po zniknięciu Niki. Za każdym razem gdy przychodzili śledczy albo dziennikarze albo osoby z mediów, bo też były takie przypadki, aby udzielić wywiadu, aby właściwie on udzielił im wywiadu, ponieważ sprawa zniknięcia nieki była nagłaśniana. Za każdym razem Bobby był ubrany jak woźny w dzień nauczyciela. I to nie tylko bo rozumiemy, że jeżeli są jakieś wywiady, no to chciał się dobrze zaprezentować, okej. Okay. Ale nawet w przypadku gdy były takie przebitki gdzieś w wiadomościach, w trakcie poszukiwań na przykład przeczesywania jakiegoś lasu, no to on tam biegał od świętnie ubrany w jakimś garniturze. No, może nie jestem pewna, czy w garniturze, bo ja tych przebitach nie widziałam, ale tutaj wszyscy mówili, że nie ubierał się on stosownie do sytuacji. W trakcie, kiedy wszyscy tam przeszukiwali las, ubrani w gumowce i w jakieś płaszcze, no to Bobby faktycznie latał w garsonce. Ale okej, okay, nie to jest najdziwniejsze w całej sprawie. Dziwne jest to, że parę dni po zniknięciu swojej narzeczonej postanowił on odwołać cały ślub. Nie tyle, że przesunąć datę albo poprosić o zmianę rezerwacji. On wszystko anulował i prosił o zwrot pieniędzy. I nie tylko chodzi tutaj o samą uroczystość, ale również o fakt, że Bobby postanowił odzyskać pieniądze za obrączki, które zostały zakupione. Jednak tych pieniędzy nie mógł odzyskać, ponieważ została faktura sprzedaży, właściwie paragon sprzedaży, został podpisany na nazwisko Nikki i niestety Bobby nie był uprawniony do tego, aby je zwrócić. Gdyby to jeszcze dla Was nie było, jestem podejrzanym starter pack. To dodatkowo Bobby próbował dodzwonić się do koledżu, w którym uczyła się Niki, z prośbą o zwrot czesnego za naukę. No bo tam w koledżu płaci się czesne, tak jak właściwie u nas, coś w stylu studiów niestacjonarnych. Trzeba zapłacić, wtedy można się uczyć, tak było w tym przypadku. Jednak czesne Niki opłacał pracodawca. I na wieść o tym, Bobby wydał się być bardzo zawiedziony, że on tych pieniędzy nie dostanie. I zachowanie w rzeczy samej jest dziwne, jednak mężczyzna tłumaczył się tym, że on potrzebował pieniędzy na dalsze poszukiwania jego narzeczonej, ponieważ zdawał sobie sprawę z tego, że, że funkcjonariusze to tak za bardzo, za wiele nie robią, więc on chciałby te poszukiwania robić na własną rękę jakieś drukowanie ulotek. Jesteś prywatni detektywi, no, wiadomo, to wszystko kosztuje. Jednak tutaj dla niektórych najważniejszym argumentem jest fakt, że Bobby został zabrany na przesłuchanie. W momencie kiedy on został zabrany na to przesłuchanie, to cała rodzina Nikki zrobiła oczy jak sarna na autostradzie, ponieważ uważali Bobiego za członka rodziny, a w momencie kiedy staje się on jednym z podejrzanych, to jednak zaczynają go traktować z dystansem. No i miał on również robione testy wariografem, które wyszły niejednoznacznie. Wyszły one niejednoznacznie w momencie kiedy zostało zadane pytanie, czy masz coś wspólnego ze zniknięciem Nikki? Wtedy też rzekomo ten, ten jakiś cypelek wyskoczył poza skalę, tak to jest opisywane, chociaż sam Bobby oraz jego prawnik twierdzą, że nigdy wyników tego testu nie widzieli. I nawet jeżeli nikt ich nie widział, każdy o nich słyszał, to jednak nie były one ostatecznym dowodem, aby cokolwiek mu zarzucić, no bo takie testy to jedynie mogą coś potwierdzić, coś zaprzeczyć, ale skoro nie ma żadnych stuprocentowych dowodów, to też nic za wiele nie da się zrobić. W międzyczasie rodzina Niki faktycznie postanowiła szukać jej na własną rękę, wydając przy tym sporą część pieniędzy i przyznam szczerze, że nie do końca wiem, co oni tak, takiego robili. Wzięli na pewno udział w jakimś talk show, rozdawali ulotki, ogłosili jakąś nagrodę za to, że ktoś da informację na temat Niki i mówię, że nie wiem, co oni robili, ponieważ w pewnym momencie funkcjonariusze powiedzieli, że ich zatrzymają i w ogóle aresztują jeżeli nie przestaną tego robić. Być może w jakiś tam sposób utrudniali prowadzenie dochodzenia, ale w jaki dokładnie i czym tak bardzo przeszkadzali, to ja pojęcia nie mam. 3 listopada 2001 roku o godzinie 7.30 nastąpił pewien przełom, ponieważ funkcjonariusze dostali telefon z Dayton z informacją, że znaleziony został pojazd Niki i znajdował się on na parkingu kompleksu mieszkalnego. Pojazd ten został odholowany, został również przeszukany, w środku znajdowało się świeże pranie, które było bardzo ładnie złożone. W środku auta nie znaleziono żadnych dziwnych oznak, tak jakby była tam jakaś osoba trzecia albo cokolwiek mogło się tam dziwnego wydarzyć. Żadne DNA również nie zostało znalezione. Jednak co ciekawe, pojazd został znaleziony na parkingu kompleksu mieszkalnego, o czym wcześniej wspomniałam. I w tym kompleksie mieszkalnym znajdował się Steven, czyli ojciec Peyton, czyli były chłopak Nikki. I Steven rzecz jasna stał się podejrzanym, mówmy sobie szczerze. Od razu wszyscy się nim zainteresowali. Został on zabrany na przesłuchanie jedno, drugie. Z tego co wiem, to przeszedł pozytywnie testy wariograficzne, czyli nic nadzwyczajnego nie zostało tam wykazane. Również współpracował, zostawił swoje DNA, uśmiechał się do funkcjonariuszy, więc został uznany za osobę niezamieszaną w całą sprawę. Co nie zmienia jednak faktu, że jest jeszcze jedna postać. Jest jedna postać, ponieważ niedaleko tego kompleksu mieszkalnego znajdował się pewien mężczyzna, właściwie to tam sobie mieszkał, człowiek imieniem i nazwiskiem Tommy Swint, był to kolega z pracy. Kolega z pracy, typ obok którego nie chciałoby się usiąść w autobusie, no taki niezbyt ciekawy człowiek, przynajmniej tak był opisywany przez wszystkich dookoła. Jak twierdzą znajomi Niki, miała ona skomplikowaną relację z Tomim. Prawdopodobnie mężczyzna uważał ich przyjaźń za coś więcej. Jakie były tego oznaki, co tam się działo, to też ciężko powiedzieć. Wszystko jest trochę enigmatyczne, co jednak nie zmienia faktu, że, no, że Tomi prawdopodobnie sobie różne rzeczy wmówił. A w momencie, kiedy Niki powiedziała mu delikatnie, żeby sobie prędziutko odszedł, no to nie przyjął tego zbyt pozytywnie. Dlatego też Tomi stał się w pewnym momencie osobą podejrzaną w tej całej sprawie. Delikatnie mówiąc, zwrócono na niego uwagę. I początkowo i właściwie końcowo też nie było żadnych stuprocentowych dowodów, jednak cały czas wszyscy mu się bacznie przyglądali. I w momencie kiedy dostał on awans i awansował na funkcjonariusza, to rodzina Niki bardzo się zbulwersowała, że przecież on jest jednym z podejrzanych, jak tak można, no i tam został zwolniony, to, to mi został zwolniony z tej pracy. Mężczyzna rzecz jasna miał minę w podkówkę i zaczął tupać nogą. Jak to tak można? Przecież oficjalnie nigdy nie został za nic oskarżony. Zaczęły się kwestie sądowe, ponieważ on pozwał cały stan za to, że go z pracy wyrzucili, no i tam zaczęły się różne przepychanki, które pewnie trwałyby do dzisiaj, gdyby nie fakt, że 29 listopada 2007 roku funkcjonariusze dostali anonimowy telefon z informacją, aby przyjrzeć się Tomiemu, w kwestii pewnej nierozwiązanej sprawy z 1991 roku. Mianowicie chodzi tutaj o kobietę imieniem i nazwiskiem Tina Mary Ivory, która wykonywała najstarszy zawód świata i została oczywiście znaleziona, niestety, w smutnym miejscu, ponieważ na wysypisku śmieci. Myślę, że jest to temat na osobny podcast, więc nie będę za bardzo tutaj szczegółów zdradzać bądź co bądź, w 1991 roku technologia nie poszła aż tak do przodu, jak teraz, no nie była tak zaawansowana. I co prawda, zostały znalezione pewne materiały DNA oraz odciski palców, jednak wtedy nie można było ich z nikim dopasować. Tak więc, moi kochani, skojarzono to jego z tą sprawą i w 2010 roku dopiero, nie wiem, to tak wolno to wszystko idzie, ale zakładam, że po prostu są to sprawy biurokracyjne. Papiery, podpisywanie, niepodpisywanie, zbieranie dowodów, więc dlatego tak długo to trwa. W 2010 roku, 3 lutego, Tomi miał zostać zatrzymany oraz oficjalnie oskarżony o to, co spotkało Tinę. Jak się później okaże, jego odciski palców pasowały do taśmy, która została znaleziona przy Tinie, co tym samym sprawia, że najprawdopodobniej to on jest za wszystko odpowiedzialny. Pomimo tego, że zaprzeczał, to jednak właśnie 3 lutego 2010 roku, w momencie, kiedy miał zostać oficjalnie zatrzymany, został znaleziony w swoim mieszkaniu, ale w takim stanie, że niewiele można z niego wyciągnąć. Jedynie co najwyżej żona może wyciągnąć pieniądze z polisy ubezpieczeniowej. Tym sposobem właśnie Tomi postanowił uniknąć odpowiedzialności. No tak zwał, jak zwał. Więc prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie, no na pewno nie dowiemy się od niego, czy miał on coś wspólnego ze zniknięciem Niki. Chociaż przechodząc do teorii, to właśnie jest to jedna z bardziej prawdopodobnych teorii. Jak wspominałam, mi był człowiekiem, obok którego nie chciałoby się stać w kolejce do mięsnego i usiąść w autobusie. No i prawdopodobnie miał on już na sumieniu jedną osobę, więc dlaczego nie miałby mieć dwóch osób, w tym Niki, która odrzuciła jego serce, jego miłość i, i doszło do niezbyt ciekawych relacji między nimi, a tym samym jej pojazd został znaleziony niedaleko jego miejsca zamieszkania. No nie oszukujmy się, musiałby być całkowitym imbecylem, żeby zaparkować pod swoim domem, ale parę kilometrów dalej, no to wiadomo, główka pracuje. Wiele osób twierdzi, że to właśnie on jest odpowiedzialny za zniknięcie Niki. Jednak co tak naprawdę się z nią stało, to sprawa jest nadal nie rozwiązana. Do dzisiaj funkcjonariusze twierdzą, że nad tym pracują. Jako ciekawostkę powiem wam również, że 5 listopada 2002 roku rodzina Niki udała się do Nowego Jorku, aby skontaktować się z medium, i wtedy też medium powiedziało, że niestety, no Niki już z nami nie ma, na pewno nie ma duszą, być może ciałem jest, ale radziła, aby Przeszukać miejsce wokół pralni. I faktycznie miejsce zostało przeszukane wzdłuż i wszerz, jednak tam również żadne ślady Niki nie zostały znalezione. I być może jest to całkiem pozytywny aspekt, ponieważ wciąż jest szansa, że tak naprawdę Niki gdzieś jest i kiedyś się znajdzie. Do tego czasu jej córka Peyton ma już swoje własne dziecko i jak mówiła w wywiadach, ma wielką nadzieję, że jej matka kiedyś się znajdzie i pozna swoje wnuki. Natomiast w przypadku Bobiego to został on oficjalnie wykluczony jako osoba podejrzana, jednak jego relacje z rodziną Niki wciąż są, no, można powiedzieć, takie sobie. Jedyną dobrą relację ma on z Peyton, czyli z córką Niki, z któ którego, którego, no, którą traktuje jak swoją własną córkę, i również ma nadzieję, że kiedyś Niki jeszcze się znajdzie. Co nie zmienia faktu, że są osoby, które to właśnie Bobiego uważają za osobę podejrzaną. I tutaj głównym argumentem jest jego zachowanie po zniknięciu narzeczonej, czyli odmowa wesela, sprzedaż, sprzedaż obrączek, tak jakby miał stuprocentową pewność, że niki się nie znajdzie, również chęć wycofania czesnego za jej studia. O ile samą uroczystość ślubną można jeszcze zrozumieć, to podjęcie decyzji za kogoś, że nikt już się nie będzie uczyć w momencie, kiedy minęło parę dni od zniknięcia jest nieco dziwne. Jednak tak jak wspominałam, oficjalnie został on uznany za osobę niepodejrzaną w żaden sposób i sobie żyje do dnia dzisiejszego. Więc, jeżeli chodzi o rozwiązanie, to moi kochani, jak to w serii Gdzie Jesteś, rozwiązania nie ma. Mamy kilka teorii, mamy, mamy kilku podejrzanych. Najbardziej znaczącą teorią jest tutaj teoria związana z Tomim Swintem. I przyznam szczerze, że również bym się ku temu skłaniała, chociaż zachowanie Bobiego też daje do myślenia. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Jeżeli są osoby, które znały ją wcześniej i są jakieś informacje, fakty, o których tutaj nie wspomniałam albo do nich nie dotarłam, to byłabym wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. A was zachęcam do podzielenia się swoimi teoriami i przemyśleniami na temat tej historii, oraz do dołączenia naszej małej zabawy, czyli osoby, które dotarły do końca, a mianowicie do tego momentu. Piszą w komentarzu pralnia, ponieważ jako ciekawostkę powiem Wam jeszcze, że co roku w dniu zniknięcia Niki rodzina zbiera się wokół tej pralni i po prostu symbolicznie nad nią czuwa. Zapraszam Was również do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie, a jeżeli chcecie to wpadnijcie też na Instagrama. Do usłyszenia!